Dzień dobry, witam serdecznie na trzeciej lekcji nauki zadawania ciosów. Dzisiaj przećwiczymy sobie naukę ciosów z dołu i ciosów z siekowy. Teraz pokażemy Państwu, jak nauczyć się zadawania ciosów z dołu. Ciosy z dołu to jest to bardzo, bardzo trudny cios, ale musimy to tak przećwiczyć, tak się nauczyć, żeby to było zadawane bardzo poprawnie. Staniemy sobie w lekkim rozkroku. Lekkim rozkroku, ręce na dole opuszczone i robimy tak zwane takie wymychanie rąk. Takie unoszenie, w ten sposób. Raz, raz, spokojnie unosimy sobie ręce. Teraz dłonie wyprostujemy w ten sposób. Tak to teraz Państwu pokazuję. Jakbyśmy chcieli komuś coś podać na tacy. Może tak to zabrzmi prościej. I teraz lekko te ręce zginamy. Lekko te ręce zginamy. Mniej więcej musi być kąt prosty. Z boku będzie to wyglądało w ten sposób. Raz, 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 raz. Przy zadawaniu ciosu z dołu, wymachając rękoma, jedna ręka teraz idzie do szczęki, a druga zadaje cios. Będzie to wyglądało w ten sposób. Raz, raz, raz. Raz, 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 raz. Dla ułatwienia, że jak jedna ręka jest przy szczęce, tak samo jak przy ciosach prostych, z dołu, przy wszystkich, zawsze jak jedna ręka zadaje cios, druga musi być przy szczęce. To już chyba nie muszę przypominać, bo na poprzednich lekcjach było to mówione. I teraz, żeby to łatwo było dla Was zrozumieć, możemy te pięści sobie zaraz zaciskać. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. W tym momencie, pokażę to z boku, robimy tak zwane kocie plecy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ręce wracają do szczęki, gdy jedna zadaje cios. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Proszę pamiętać, że kciuk powinien być na bok. Nie w ten sposób, bo to jest nieprawidłowo. Ręce muszą być ułożone w ten sposób, że kciuki idą na dół. To jest bardzo ważna rzecz. Gdyby ktoś zadał cios potem na dół, może być bardzo ciężka kontuzja. Także o tym trzeba pamiętać. Kciuki na zewnątrz. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę zobaczyć, co się dzieje z łokciami. Łokcie nie są szeroko, tylko wąziutko. Opierają się o nasz tułów. Raz, dwa. Raz, dwa. I lekko unosimy pięty do góry. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Z boku to będzie wyglądało w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Gdybyśmy pięści nie zaciskali, to wygląda to tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ręka ma mniej więcej kąt prosty. Jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa. A teraz to samo ćwiczenie przećwiczymy sobie z partnerem. Będzie to wyglądało w ten sposób. Staniemy sobie naprzeciw siebie, ręce przy szczęce i zadajemy ciosy na tułów. Jest w okolice żołądka, przepony, tak żeby te ciosy były zadawane. Wygląda w ten sposób. Robimy to bardzo wolno. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Jeszcze raz robimy to bardzo wolno. Proszę zwrócić na to uwagę. Raz, kciuk na zewnątrz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dlaczego mówię o tych kciukach, żeby były na zewnątrz? Jest to bardzo ważna sprawa, bo przykładowo, kciuka to trzeba w ten sposób, gdy przeciwnik zaczodzi, trafi nas w bokieś, w ten sposób pójdzie sam, cała ręka pójdzie, cały kciuk i kontuzja do wyleczenia bardzo trudna. Także proszę o tym pamiętać, żeby kciuk był zawsze na zewnątrz. Raz,
dwa. I ciosy zadajemy z biodra. Raz, jeszcze raz, wróci. Jeszcze raz, biodra. Raz, jedna ręka. Jeszcze raz. 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 Nosimy lekko pięty do góry. Raz. 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 I teraz zrobimy to samo z prawą. Z tyłu to może wyglądać w ten sposób, żebyście Państwo wiedzieli. Łokcie wąziutko. Raz, dwa. 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 Tak będą wyglądać ciosy z dołu. Teraz przećwiczymy sobie ciosy sierpowe. Ciosy sierpowe podobne są jak do ciosów z dołu, tylko że ciosy sierpowe zadajemy na szczękę, a ciosy z dołu wiadomo na tułów. Ale jest to podobna sprawa, ręka też jest ułożona pod takim samym kątem jak ciosy z dołu. Proszę zobaczyć ręce przy szczęce i zadajemy ciosy sierpowe. Raz, czekaj, zostałem, raz, dwa, raz, dwa. Proszę zobaczyć, wszędzie jest praca skrętowa. Tak samo jak przy ciosach prostych, tak samo przy ciosach z dołu, tak samo przy ciosach sierpowych. Jest praca skrętowa. Głowa stoi w miejscu, a ramiona w lewo idą i w prawo. Jeszcze raz powtarzamy. Raz, proszę zobaczyć, gdybym rękę opuścił, prawe ramię jest w tyle. Dwa, gdybym go opuszczał, lewe ramię jest w tyle. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Przy ciosach sierpowych kciuk jest pod kątem 45 stopni. Nie wiecie, to z boku będzie wyglądało tak. Ręka nie jest tak ustawiona, ręka nie jest tak ustawiona, tylko zawsze pod tym kątem. To jest naturalny układ ręki. Tak samo jak przy ciosach prostych, przy ciosach z dołu, to jest naturalny układ rąk. Nie robimy tego w ten sposób, bo to jest wszystko nienaturalne. Tak samo przy ciosach sierpowych. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzymam ten kciuk w ten sposób, żeby Państwu pokazać, żebyście zrozumieli, na czym polega zadawanie ciosów i jak ma być ustawiona pięść. Raz, dwa. Raz, dwa. Wszystko jest pod kątem gdzieś około 45 stopni. Po takim lekkim sposób. To jest naturalny układ rąk. I wtedy nam to będzie bardzo łatwo wychodziło. Zademonstrujemy teraz Państwu zadawanie ciosów sierpowych i ciosów z dołu po uniku. Będzie to wyglądało w ten sposób. Proszę. Przeciwnik zadaje przykładowo lewy prosty na szczękę. Gdybym nie zrobił uniku na poprzedniej lekcji, jak tłumaczyłem, dostałbym cios. A teraz zrobię unik z dołu. Raz i zadaję cios z dołu. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Proszę zobaczyć jedną rzecz. Gdybym zrobił ten unik tu, no, raz, nie trafię go. Nie trafię go, bo to ciosy z dołu i ciosy sierpowe zadajemy w pół dystansie. Dlatego ja muszę zrobić lekki wykrok do przodu. Raz, dwa. Wtedy go trafię. Wtedy jest prawidłowe zadawanie ciosu. Gdybym to zrobił unik, raz, nie ma prawa go trafić. Dlatego muszę zrobić lekki krok do przodu lub lekki wykrok. Wygląda to w ten sposób, wolniutko. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, proszę zobaczyć, gdy robię unik, ręce obydwie są przy szynce. Dwa, zadaję cios i powracam do pozycji wyjściowej. Nie wolno robić tego w ten sposób. Raz, bo tak też niektórzy robią. I to jest zasadniczy błąd. Nikt na to nie zwraca uwagi. Ręka musi być przy szynce. Raz, dwa, zadaję cios. Proszę zobaczyć, lekko mnie tu ramię chroni. Moją szynkę. Nie robię tego w ten sposób. Raz, dwa. Bo jestem sam odsunięty. To są zasadnicze błędy. Większość trenerów na to nie zwraca uwagi. To jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz to samo zrobimy przy uniku w prawo. Przy uniku w prawo też obydwie ręce muszą być przy szczęce i proszę zwrócić uwagę na to, jakie są, niektórzy popełniają błędy. Robią to w ten sposób. Raz, jestem cały odsunięty. Przeciwnik może zadać cios. Przy uniku w prawo, raz,
ręka prawa przy szczęce, zadaje cios, dwa. I wracam do pozycji wyjściowej. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Też lekko, gdy przeciwnik zadaje mi cios, robię u nich prawo. Raz, tu go nie trafię. Lekko muszę przejść do przodu. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I tak mniej więcej wygląda zadanie ciosu z dołu, połniku w lewo i połniku w prawo. To samo teraz zrobimy z ciosami sierpowymi. Proszę zobaczyć. Przeciwnik znowu zadaje cios. Jeszcze raz, u lewo. Raz. Dwa. 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 Gdzie jedna zadaje cios, druga ręka jest przy szynce. Żelazna zasada i od tego nie wolno odejść. Ciągle o tym musimy pamiętać. Znowu przy zadawaniu ciosu prawego sierpowego. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę zobaczyć, łokcie są na wysokości twarzy. Przy zadawaniu ciosu lewego sierpowego, przy zadawaniu ciosu prawego sierpowego, łokcie są na wysokości twarzy. Raz, na wysokości twarzy. Gdybyśmy ćwiczyli znowu te ciosy, jak to pokazałem na samym początku tej lekcji, ciosy mogą iść za głowę. Raz, 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 raz. Więcej pokażemy, jak wygląda ta praca skrętowa. Raz, dwa. Raz, dwa. I na tym polega zadawanie ciosów sierpowych na szczękę. Teraz to przećwiczymy jeszcze w rękawicach. Teraz te same ćwiczenia, ciosy z dołu i ciosy sierpowe, przećwiczymy w rękawicach i z partnery. Staniemy naprzeciw siebie. Zaczynamy od ciosów z dołu. Przeciwnik zadaje lewy prosty na szczękę. Tak. I w lewo. Ręka prawa tu przy szczęce, lewa też przy szczęce. Daj cios. Bach. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę pamiętać, lekko podejdzie pod tego przeciwnika. Gdy przeciwnik zadaje cios, jeszcze raz pokazuje. Raz. Nie mogę tego robić. Muszę lekko pod niego podejść. Raz, dwa. Wtedy ten cios dojdzie do celu. Gdybym to robił w ten sposób, raz, nie trafię. To nie jest cios z dołu. To są nie wiadomo jakie ciosy. Raz, dwa. Raz, dwa. A teraz troszeczkę szybciej. No. Raz, dwa. To mniej więcej wygląda. Teraz pozamy ciosy pokażemy z prawej ręki. Przeciwnik pojedynku. Przeciwnik zdaje cios. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ręce jak zwykle gdzie? Przy szczęce. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Tak to wygląda. A teraz robimy to troszeczkę szybciej. Raz, dwa. 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 I tak mniej więcej wyglądają ciosy z dołu. Teraz pokażemy, jak zadaje się ciosy sierpowe. Połniku w lewo i połniku w prawo. Raz i teraz proszę popatrzeć.
Przeciwnik jest zasłonięty. Ciężko mi zadać sierpowi, bo jest zasłonięty. Gdybym miał tą rękę nieprawidłowo, unikł, cios by wszedł na szynkę i nie wiadomo, co by było. Dlatego zawsze pamiętać o tych rękach. Raz, dwa. 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 To samo zrobimy teraz z tym prawym się powiem. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Przykładowo ręka nie będzie przy szynce. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Troszeczkę szybciej. Raz, dwa. 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 I tak to polega na tym, jak tak to wygląda przy zadawaniu ciosu sierpowych. Przy uniku w lewo i przy uniku w prawo. Akcje możemy łączyć. Możemy zadać cios z dołu i cios sierpowy. Może to wyglądać w ten sposób. Zadaję cios w lewo i w prawo. Prawy sierpowy, prawy z dołu i lewy sierpowy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz robimy to przy uniku w prawo, prawy cios w dołu. Nie wiem, przy uniku w lewo. Lewy cios w dołu i prawy się robi. Pomylił się. Raz, dwa. 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 I tak mniej więcej to wygląda. Można różne akcje łączyć, można kombinować, różne kombinacje robić, ale tak pokrótce chciałem Państwu wytłumaczyć, na czym polega zadawanie ciosów z dołu i ciosów się powie.